Piękna pogoda jest dzisiaj. Absolutnie, Georges. Idziemy właśnie do metra. Damian dzisiaj musi popracować. A ja jadę sobie w okolice Tokyo Station. Spotkać się z Przemkiem. Popierdzieć jakiś ramen. I zobaczę, jak znajdę czas, to może podjadę na Asakusę i coś nagram. No nie wiem, zobaczymy. Na razie kierunek metro. Witam Was o godzinie 17. Udało mi się kupić filtr 232, zmienny filtr ND. Jaka sytuacja w ogóle? Bo tak, jakaś młoda dziewczyna była i chyba nie wiedziała do końca, co jest 5. Tutaj w Japonii jest tak, że w Big Camera przynajmniej macie takie tekturowe karteczki z produktem, który chcecie kupić. Z tym idziecie do kasy. Zresztą to w wielu krajach tak jest generalnie. Z tym idziecie do kasy i dopiero tam wam wydają finalny produkt, czyli to, pudełko. Produkty. No i ona mnie skasowała, policzyła, zapytała się, czy tak stryje. Ja mówię, że tak. Odliczyła podatek, zapłaciłem i daje mi ten kartonik. Ja mówię, dobra, a gdzie mam iść po produkt w takim razie? I ona tak, że faktycznie, nie? I poszła do kolegi, a kolega i kazał to sprawdzić. Okazało się, że już nie ma. Musieli spisywać protokół z oddawaniem, ze wszystkim, ale czad. Tokyo Station i jego okolice są popularne zarówno wśród turystów, jak i samych Japończyków. Stacja, przez jej europejski styl, jest uznawana za jedną z najładniejszych w całej Japonii. Została ona otwarta 30 grudnia 1914 roku z jedynie 4 peronami, a dziś obsługuje średnio około 500 000 osób dziennie i jest 5. pod względem ilości obsługiwanych pasażerów stacją we wschodniej Japonii oraz 1. pod względem ilości obsługiwanych pociągów, których liczba dziennie przekracza tu 4000. Dla porównania wspomnę tutaj tylko fakt, że największe stacje kolejowe w Polsce obsługują niecałe 20 milionów pasażerów rocznie. Stacja obecnie dzieli się na część Marunouchi, czyli zachodnią, oraz Ieyasu, czyli wschodnią. Zachodnia, czyli ta, którą widzicie, według wielu źródeł była wzorowana na głównej stacji w Amsterdamie. Jednak tutaj architekci są podzieleni, gdyż ma ona cechy wielu stacji z początku XX wieku. Oczywiście ucierpiała podczas bombardowań w trakcie II wojny światowej, ale szybko została odbudowana, jednak z prostszymi w formie zadaszeniami. Rejony stacji to także miejsce, w którym roi się od wieżowców i ogromnych biurowców, a dosłownie 500 metrów dalej mamy płaską plamę na mapie Tokio, na której znajdują się ogrody cesarskie oraz zamek, w którym to przebywa sam cesarz Japonii. Z racji na bardzo urokliwy charakter tych okolic, jest to miejsce wybierane często na spotkania, zarówno te prywatne, jak i różnych klubów, aktywności fizycznych, filmowców, fotografów itd. Jest to także niesamowicie popularne miejsce w celu plenerowych sesji ślubnych. Po zmroku, rozświetlone okna w biurowcach wyglądają równie przepięknie, choć pewnie tylko dla turystów. Ludzie po drugiej stronie tych okien raczej są mniej zachwyceni tym faktem, iż w środku nadal świeci się światło. Na świecie panuje błędne przekonanie, jakoby Japończycy byli pracoholikami i ciężko tyrali po 16 godzin codziennie w robocie. Bardziej należałoby to ująć jako przebywanie w pracy ponad normę. I to też nie 16, tylko jakieś 10, max 12 od święta. Gdyż według wielu informacji, jakie posiadam z pierwszej ręki, nie jeden obcokrajowiec potrafi pracować bardziej efektywnie i zrobić więcej w krótszym czasie niż Japończycy, którzy bardzo często swoją pracę szanują bardziej niż Hiszpanie czy Włosi, a siedzą długo głównie ze względów kulturowych.
Całe szczęście i pod tym względem Japonia obecnie się zmienia. I powoli, bo powoli, ale ludzie zaczynają bardziej doceniać efektywność ponad efektowność. Bo jak inaczej nazwać fakt, że nie jeden obcokrajowiec wychodząc po 8 godzinach, gdzie zrobił tyle co Japończycy niekiedy w 2 dni, uważany był za lenia w pracy. Niestety, w kulturze japońskiej stwarzanie pozorów i dbanie o to co wypada, a czego nie wypada jest bardzo ważne. I takie są tego efekty moim zdaniem. Inna sprawa, że niech was nie zmyli, że jest lato i ciemno, więc pewnie już po 22, bo dochodziła 20, ale o tym za chwilę. O, Damian. Damian. Cześć, Damian. Kurde. Fajne imię. Zajemnie. Co, jak tam? Nie, luz. Ja sobie tak naprawdę robiłem tutaj, polatałem trochę. No właśnie. Nawet latem w Japonii słońce zachodzi stosunkowo wcześnie, przez dwa czynniki. Są zwyczajnie bliżej równika i słońce zachodzi szybciej i zachód trwa krócej. Oraz fakt, iż w Japonii nie obowiązuje zmiana czasu. Czyli Japończycy cały rok używają czasu zimowego. I tak latem o tej 20 to już jest ciemno jak... no sami wiecie gdzie. W takich miejscach można spotkać niekiedy początkujących muzyków, którzy grając na ulicy swoje własne utwory albo czasami covery, próbują zamienić swoją pasję w sukces. Tak jak dziewczyna, którą za chwilę usłyszycie. Kolega kupił od niej dwie płyty z jej utworem po 500 jenów za sztukę, czyli około 15 zł, bo stwierdził, że laska daje radę. No dla mnie niestety żadnego utworu Eme nie chciała zaśpiewać. Słuchajcie, ja miałem przyjechać dzisiaj tylko na ramen. Ja nie wiem jak to się stało. Wylądowałem na karaoke. Przemek. Japonka kurde sama. Przemek, to piła buty w kół, weszła na to sofę i tam sobie skończyłaś. Karaoke w Japonii, choć w innych krajach Azji Wschodniej wygląda bardzo podobnie, znacznie różni się od tych, które znamy z Europy. Tam nikt nie musi się wstydzić śpiewać, albo udawać, że śpiewa, jak w moim przypadku. Dostajemy swój własny pokój, w którym możemy sobie szaleć i nikt nas nie ocenia. Chyba, że osoby, z którymi tam idziemy. Ale to już kwestia doboru towarzystwa. Mamy do wyboru zarówno japońskie, jak i zachodnie utwory. A dodatkowo, gdybyśmy chcieli spróbować sił w japońskich, mamy opcje zromanizowane, zapisane naszym alfabetem. Możemy sobie zamówić do pokoju drinki czy różne przekąski. A gdy będzie zbliżał się koniec zamówionego czasu, pani dzwoni przez telefon do pokoju, czy chcemy przedłużyć, czy kończymy o czasie. Płacimy po wyjściu. Koszt takiego karaoke różni się w zależności od pory dnia, czy samego dnia tygodnia. I tak możemy zapłacić od 250 do nawet 1000 jenów za pół godziny od osoby. Zazwyczaj również wymagane jest, aby zamówić co najmniej jeden drink lub napój na osobę. Ale dla nas to problemu nie stanowiło najmniejszego. Wszak człowiek wyluzowany na karaoke bawi się najlepiej. Śpiewać każdy może trochę lepiej, trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak cokolwiek chodzi. To teraz się przyznaj, wyrwałeś swoją żonę na karaoke. Ojciec wprost! Z pamięci! To w ogóle ciekawe, czy można zamówić, bo oni chyba zamówili tramwaj. O, że faktycznie, nie? Można do kolegi. A czegoś mi tak brakuje, mam ochotę na coś, ja nie wiem na co. Ty też się zostawiłeś troszkę tym całym miarem. Kebabie.